Bitwa Werska była bardzo ważnym wydarzeniem w polskiej wojnie obronnej w 1939 roku, ponieważ tutaj Niemcy dostali łupnia. Piechota polska, między innymi 73. Pułk Piechoty wspierany z Katowic, wspierany przez pociąg pancerny, tutaj przytrzymali Niemców, którzy szli od strony Orzesza i polski żołnierz z dnia 2 na 3 września nie chciał się stąd wycofywać. Stój 39. rok. 73. Pułk Piechoty. Tak ubrany polski tak, żołnierz. Tak. Co miał na sobie, jakby pan mógł to opisać tak w skrócie? Ładownicę. Karabin Mauser. Hełm z korkiem, żeby nie było refluksów świetnych. Buty, owijacze, spodnie, pas. Co, gotowy do walki? Gotowy. Panierka, to jest, teraz mamy bidony na wodę, a kiedyś korzystaliśmy właśnie z takich maliszek. Jesteśmy wszyscy miłośnikami historii, miłośnikami militariów. Szeroko pojętych oczywiście, nie myślę tylko tutaj o broni, ale także o umundurowaniu zarówno polskiej strony, jak i niemieckiej. Nie wiąże się to z żadną, broń Boże, ideologią. Czujemy się w tym momencie, biorąc udział w takiej inscenizacji, jak aktorzy, którzy po prostu, którym taka rola przypadła. Można się zmęczyć podczas takiej inscenizacji? Oj, można. Proszę mi uwierzyć, że 3 razy przebiegłem ten dystans od lasu w tamtą stronę i daję popalić.